Karczniczka w styczniu. Przyjechaliśmy do pasieki zobaczyć, czy wszystko gra. Widać, nic nie chodził, bo śniegu pełno, ale zaraz tam będziemy szli. Stój, wujek, stój! Idziemy w ślad za wujkiem do pasieki. Zobaczymy, jak to idzie. Śniegu po kolana. Piękna zima. Zima w całej kolei. Wujek odmiata przy... Co? Ja mówię do kamery. Przy pszczołach. Bo się dostał śnieg. Do wlotek. Zablokował powietrze. Zresztą widać, co się dzieje. Ile śniegu. Stetoskop pszczeli. Żyją. Tak? No słyszę takie. No dobra, to test. No zobacz, jest zapierdolony. Odśnieżanie. Wlotek. Wujek przy łopacie. Za ulami. Czapy na daszkach. Śniegowe. I autobus. Odkopane. Ule. Dojście do każdej wlotki, żeby pszczoły miały powietrze. Zimowe krajobrazy. Wracamy. Droga odśnieżona. Łężyca. Zobaczę, to by je skręcał. Lipa wyrwało ją, tak? Kiedyś. To co? No jednego drzewa nie ma. No to wiesz. Drzewa się też starzeją. I gniją, próchnieją. Jedziemy polem. Bo aleja lip nie odśnieżona. Za dużo zaspy tam są. No tak jak kiedyś do Zamiechowa, pamiętam. Droga była zawalona, to się z boku jechało z łowiec do Zamiechowa. Bo na polu nie było prawie nic śniegu. A na ulicy zaspa. Na całej długości.